Witaj, z tej strony Barbara. Czy już szykujesz się na lany poniedziałek? A może właśnie planujesz, jak udekorujesz jajka w tym roku? Oczywiście te tradycje i zwyczaje są związane z Wielkanocą. Jest to chrześcijańskie święto obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest to ruchome święto. Które obchodzimy pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Dlaczego Wielkanoc jest ruchomym świętem? Gdyż w przeciwieństwie do świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc musi się odbyć w niedzielę. Dlaczego? Ponieważ jest to dzień, w którym Jezus zmartwychwstał. wstał. Jego zmartwychwstanie odbyło się w czasie święta Paschy, obchodzonej przez Izraelitów, w czasie pierwszej pełni Księżyca, przypadającej po wiosennym zrównaniu dnia z nocą. Dlatego, według tradycji chrześcijańskiej, Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Czyli jak obliczyć w danym roku datę świąt wielkanocnych. Wystarczy, jeżeli najpierw sprawdzimy, kiedy przypada pierwsza pełnia księżyca występująca po przesileniu wiosennym, czyli wiosennym zrównaniu dnia z nocą. Każdego roku pełnia ta wypada czasami w marcu, a czasami w kwietniu. W pierwszą niedzielę po tej pełni obchodzimy święta wielkanocne. Co ciekawe, według statystyk najczęściej niedziela wielkanocna przypada na 19 kwietnia. Święta wielkanocne poprzedza około 40 dni Wielkiego Postu. Ostatni tydzień Wielkiego Postu to Wielki Tydzień. Rozpoczyna go upamiętniająca wjazd Jezusa do Jerozolimy, Niedziela Palmowa. Zwana jest ona też Kwietną, różdżkową, lub też wierzbną. Skąd te nazwy? Gdyż w tym dniu kapłani poświęcają palmy przyniesione do kościoła, po czym rozpoczyna się procesja z palmami? Mówiąc o palmach wielkanocnych, od razu przychodzą nam na myśl bazie lub bazie kotki. To nic innego jak gałązki wieżby, na których osadzone są puchate kuleczki o szarym kolorze, czyli kwiatostany wieżby. To właśnie z bazi, traw i nadrzecznych trzcin, ozdobionych kolorowymi wstążkami oraz suszonymi polnymi lub bibułkowymi kwiatami, wykonuje się tradycyjne palmy. Są one symbolem odradzającego się życia. W niektórych częściach Polski, jak na przykład na kurpiach, długość palm dochodzi nawet do 10 metrów. Montowane są one na ściętym drzewku. Organizowane są także konkursy na najpiękniejszą palmę i palemkę. A co robiono potem z poświęconymi palemkami? I czasami w niektórych domach przetrwała do dzisiaj ta tradycja. Otóż palmy wkładano za ramę świętego obrazu lub umieszczano nad drzwiami. Miał to chronić dom przed piorunami i ogniem, a jego mieszkańców przed wszelkim złem, chorobami oraz przed nieszczęściem. Palmę przechowywano aż do następnego roku. Była też taka tradycja, że pomszy w niedzielę palmową, poświęconymi palemkami, lekko klepano się nawzajem oraz mówiono. Nie ja biję, palma bije za tydzień, wielki dzień, na szóstą noc, wielkanoc. Miało to przynieść szczęście oraz przypomnieć o zbliżających się wielkimi krokami świętach wielkanocnych. Palmami Klepano też zwierzęta, by przez cały rok były zdrowe. Od Wielkiego czwartku rozpoczyna się tak zwane triduum paschalne. W jego skład wchodzi Wielki czwartek, Wielki piątek oraz Wielka sobota. W Wielkich czwartek księża polewają stopy dwunastu mężczyznom, gdyż tak zrobił Jezus podczas ostatniej wieczerzy z apostołami. Dawniej, w tym dniu, dzieci starały się robić dobre uczynki, a chłopcy wyganiali wielki post, hałasując kołatkami. Wielki Piątek to dzień, w którym wspomina się mękę i śmierć Jezusa na krzyżu czyli ukrzyżowanie. Jest to dzień ciszy, żałoby oraz modlitwy. To jedyny dzień w roku, kiedy nie biją żadne kościelne dzwony. Wielka Sobota natomiast to dzień święcenia pokarmów. W tym dniu przygotowuje się koszyczek z tak zwaną święconką. Święconkę święci się w kościele. Koszyczek najczęściej wykonany jest z i wyłożony w środku białą serwetką, na której układamy pokarmy do święcenia. Zwykle do koszyczka wkłada się jajka, chleb, sól, wędliny, ser, szan, masło, babeczkę, a na samej górze umieszczamy baranka. Oczywiście nie żywego baranka, ale takiego wykonanego na przykład z cukru. Albo upieczonego z ciasta, czy też uformowanego z masła. Baranek często ma czerwoną chorągiewkę ze złotym lub białym krzyżem. Ma to przypominać, że Jezus umarł na krzyżu, a następnie z martwych wstał. Każda z potraw wkładanych do wielkanocnego koszyka ma swoje symboliczne znaczenie. Czy chcecie wiedzieć, jakie? Otóż sam koszyczek jest oznaką szczęścia. Jajko to symbol nowego życia. Chleb to symbol Jezusa w Komunii Świętej. Kiełbasa i ciasto to symbole dostatku i bogactwa, a sól i pieprz chronią od zepsucia. Baranek zaś symbolizuje zmartwychwstałego Jezusa. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, wodę oraz ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, a woda daje życie. Kiedyś tą święconą wodą spryskiwano dom, by cały rok był spokojny. Rozpalano także ogień i wrzucano do niego leszczyny. Natomiast popiół rozrzucano w dniu pierwszej orki i miało to zapewnić szczęście oraz dostatek. Wielkanocna Niedziela. Tego dnia rodzina spożywa razem uroczyste wielkanocne śniadanie. Przed śniadaniem dzieli się jajkiem ze święconki i składa sobie życzenia. Wielkanocny stół, przykryty jest białym obrusem i ozdobiony bukszpanem. Znajdują się na nim takie potrawy jak żurek, gotowana kiełbasa, najczęściej biała, sałatka jarzynowa, szynka, jaja, chleb i przeróżne ciasta. Ciekawa jestem, która wielkanocna potrawa jest Twoją ulubioną. Ja uwielbiam żurek z jajkiem. Podczas śniadania w niektórych polskich rodzinach kultywowana jest tradycja bicia się jajkami. Czy znasz tę zabawę? Otóż polega ona na tym, że każda osoba przy stole wybiera sobie jajko, a potem po kolei wszystkie osoby stukają się jajkiem w jajko partnera. Wygrywa ten, którego jajko nie zostanie uszkodzone. A po wielkanocnym śniadaniu dzieci mają masę zabawy, gdyż wyruszają na poszukiwanie jajek. To kolejna tradycja, znana też w Anglii oraz w Niemczech. W Polsce znana jest głównie na zachodzie kraju. Na czym polega ta zabawa? Otóż mówi się, że wielkanocny zajączek schował jajka, i należy je znaleźć. Dlatego wszystkie dzieci z okolicy biegają po podwórku i szukają schowanych jajek. Wygrywa ta osoba, która znajdzie ich najwięcej. Czy u ciebie na Wielkanoc także jest taka tradycja? Możesz mi o tym dać znać w komentarzu. Na drugi dzień świąt wielkanocnych jest lany poniedziałek. Czy domyślasz się, dlaczego ten dzień nosi właśnie taką nazwę? Oczywiście dlatego, że wszyscy nawzajem polewają się wodą. Mówimy, że jest to śmigus dyngus. Być może właśnie ten dzień jest twoim ulubionym. Śmigus-dyngus to bardzo stary polski zwyczaj, znany od setek lat. Ludzie polewali się wodą, by zapewnić sobie zdrowie i siły na cały rok. Ta tradycja przetrwała w Polsce do dzisiejszych czasów. Kiedyś napełniano wodą wiaderka i tak się nawzajem oblewano. Za moich czasów w mieście wlewało się wodę do balonów, a potem pryskano się nią nawzajem. Obecnie dzieci lubią korzystać z pistoletów na wodę. Dorośli natomiast często spryskują innych perfumami. Jest przy tym masę śmiechu i zabawy. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami. Śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzili od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci np. pisanek, słodyczy czy też pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje, i dziś tylko polewamy się wodą. Tak wyglądają tradycje i zwyczaje wielkanocne. Ciekawa jestem, który z nich podoba Ci się najbardziej? Daj mi o tym znać w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się ten film o tradycjach, i zwyczajach wielkanocnych, daj mi proszę dużego lajka i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!